Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Flintlock The Siege of Dawn. No i w sumie powolnymi krokami chyba zbliżamy się do zakończenia. Musimy zawalczyć na ostatniego bossa, boga, który w sumie nie wiem gdzie będzie, chyba jakoś w mieście? W takim razie muszę się udać do okopów. No w sumie w tym miejscu był początek gry. O, dokładnie jakoś tutaj, może pamiętacie? Chociaż teren się chyba trochę zmienił. No, teraz będzie jednak pewnie trochę wyższy poziom trudności niż za pierwszym razem. Może jakieś większe straże przeciwników. Jakoś dziwnie eksplodują, może to ten powoduje? Może co jeszcze ktoś do nas strzela przed chwilą, nie wiem. The dog is still standing. When they supposed to? They were, I just hate being in them. Feels like I'm walking through a grave. No rzeczywiście mamy co chwilę trupę. Jak wszyscy eksplodowali? Co się dzieje? Czy ja nagle posiadam jakieś lepsze umiejętności, czy jak? Tak, dokładnie tą samą ścieżką kiedyś podróżowaliśmy. Ostatni Bastion 32 do dowództwa koalicji. Front się załamał. Nie damy rady dłużej powstrzymywać umarłych. Wysadzamy groble. Nie przychodźcie po nas, sierżant Frida. No i mamy jeszcze zapis. Muzyka też jakaś nowa, epicka. No idziemy na ostateczne starcia. To jest dopiero dobra umiejętność, tylko niestety nie leczę. No i mamy nową umiejętność, powiedzmy, że tędy. Przebicie pancerza 50%. Może się przyda. W szczególności na ostatecznego bossa. Ha! Ha!
mapa. Ja to szybko robię postępy. No tędy. Naokoło. You should take me someplace that's still standing after all this. The land of Mist should be safe. None of the gods would bother with a place that's dark half the year. Sounds like a good start. Reaching Mist won't be easy. It's not on any of your maps. What about taking the rift, though? If all goes well, there shouldn't be any rifts after this. Shame. I'll miss flying. Nie, to teraz nie wiem, czy warto się bić z tym wrogiem, jak nie będzie możliwości tej szybkiej teleportacji. Co to ma w ogóle znaczyć? Kto to wymyślał? Tędy. Kolejny zapis. Gdzie my się znajdujemy? Jakoś, żebym przeciął. Ej, zaraz, w tym miejscu dosłownie walczyłem z bossem kiedyś, chyba. Czy dobrze pamiętam? Odpoczynek. Ta, w tym miejscu kiedyś się pojedynkowałem, ale to jeszcze nie będzie koniec. Potem jeszcze będzie dodatkowe przejście. Stawiałbym, że jakaś horda wrogów się szykuje. I can still smell the powder. Right. It's now or never. Tak sobie przejdziemy łatwo. Okej. This feels like sacrilege. These gates have been unscathed for centuries. This is wrong, all wrong. I see that she's the one keeping you here. Very well. Rutton Garak Tra. Come at me. No w sumie nie spodziewałem się kolejnej walki z bossem. Ciekawa. Thank you.
Dobra, przebito. Give you a choice. You did the right thing. I abandoned her. Then I killed her. This is my fault, mine. She didn't deserve this. Her mind had gone, Enki. What you did was a mercy. You did the right thing. You did the right thing. The right thing. No other gods left now, save Uru and I. And one of us must die. I'll be happy to. Przeklęty rubin. Jeśli wyposażono Enki, może nakładać klątwę. Przeciwnicy dotknięci tą klątwą będą otrzymywać dodatkowe obrażenia ogłuszające 10, a ich pancerz zmniejszy się o 20% za każdą klątwę. To jest bardzo mocne w sumie. A tu miałem już jakiś mocniejszy. Nie, dobra, to wydaje mi się, że to, co mam, jest lepsze. Umiejętności jeszcze zobaczmy, jak tam wyglądają. Gdy ładunki czarnego prochu są na wyczerpaniu, przywrócone zostaną 2 ładunki czarnego prochu zamiast 1. To nie jest takie dobre. Tędy. Możesz wykonać ten atak i zaszarżować wroga, naciskając B. Jednocześnie przytrzymując LB. Nie wiem. Możesz wyposażyć nowy urok w swoim ekwipunku. Po aktywacji każdy z twoich ataków wręcz będzie uwalniał ostrze magicznej energii, która poraża każdego trafionego wroga. Może to. Zobaczymy. Czyli tyle. I w sumie jeszcze, jeżeli chodzi o ekwipunek, a mamy coś nowego. Tajemne rozłupanie. Aktywuj ten urok, aby wzmocnić swoje ataki wręcz. Każdy wykonany atak wysyła falę energii. Nie jestem pewien. Najlepszy był ten... Znaczy mogę w sumie wykorzystać tak na chwilę. Ale wydaje mi się, że ten leczący skill był najlepszy. No to odpoczynek. Feeling pretty good. Powoli robimy postępy. Na razie jesteśmy na mapie tędy. Jeszcze jest ostatnia ścieżka. Matusz, nasi opanowali okolice. Wracaj tam, gdzie twoje miejsce. Mamy misję. Moje miejsce jest na arenie z ostatecznym bossem. Sfatygowany raport koalicji. Linia konsula zawiodła. Stary świt i dzielnice rządowe upadły.
Zburzymy salę satrapy, aby spowolnić umarłych. Miasto należy natychmiast ewakuować. Feldmarszałek Kul. Kale, czy tam jak się to wymawia? Nie, to nasi sobie dobrze radzą. Proszę bardzo. Oh, give us a moment, Sergeant. Oh, we fought all the way here. Nie widać jeszcze żadnych zmarłych. Come on, you ape! Push them back into the grave. There she is, Vanek. Over here. Dobra, zaraz. Nie, to już bez sensu. Chcę porozmawiać z każdym najpierw. Ulepszanie. Wyrzutni? Moździerz ręczny, z którego ja w ogóle korzystam? Chyba z tego. Dobra, to jest fajna w sumie broń. Hurry up, Vanek. Don't have all day. Nie, to już nie ma żadnych rozmów raczej nowych. Hello again. Tak jest, dobra. I still can't believe you pulled it off. They'll write your name in the history books for this. The woman who took Dawn. It's not over yet, Field Marshal. There's still one god left to kill, and I'm not putting any more lives at risk. That winged bastard. I saw him circling above just now. We could establish a perimeter around it. Blast the door from a distance? I've seen it move. It would be on us before we could load the cannons. And how would you bring those in? The streets are still crawling with dead. I'm not putting any more lives at risk until that's settled. So we clear the dead, then we trap Uru in the streets, set up a killing zone, and shoot it in waves from the rooftops. Couple of pits and a wide enough net should do it. No. Enki and I will deal with Uru ourselves. Have it your way. Just know, whatever happens, it's been an honor serving with you. Dobra, to chyba szykuje się ostateczne starcie. Is it alive? Do you reckon? I don't care what it is, I'm scraping it off. Wejdź do Starego Świtu. Jak to wygląda na mapie? Old Town, Stare Miasto. Ciekawe, czy będzie jeszcze można jakoś przejść na boki, ale wydaje mi się, że raczej nie. Old Dawn. No one was ever allowed in here, except for priests and the dying. How come? They said death watched this place, listened to people's prayers, and accepted their penance. Did you? I should have. Mogę odpoczywać, to jeżeli zginę, to będę się tu respił. Finally, some respite. Ale postaram się wygrać za pierwszym razem, zobaczymy. Do tej pory ostatnie bossy były dosyć proste. Zazwyczaj udawało mi się, w sumie ze wszystkimi za pierwszym razem jakoś wygrałem. A ten pierwszy był najtrudniejszy. Zobaczymy, co tym razem twórcy wykonają. Może będzie tak ciężki jak ten Radan z Elden Ringa. Ostatnio grałem za 3 godziny, czy tam nie wiem ile. No kurde, nie chciałem w ogóle tego ataku wykonywać, ale bez nadzieja. Nie wiem, dlaczego byłem bez przerwy zaznaczony jako biegający. Nie mogę umiejętności wykonać. On przetrwał? Tak. Zaraz go jeszcze dogonię. Ha!
Jaka jeszcze czysta woda. Chyba nie to jednak wygląda. Ej, co jest? Ha? Dobra, radę zaskoczyć? No to niezła rozgrywka. A dobra, z murku do obrady o wiele łatwiej. Ale nie wiem, czy o to chodzi o twórcom. You're a supper first, a god second. Lead the way. Zaraz, nie do końca rozumiem. Ten skrót to po co w ogóle jest? Nie, to jest po prostu powrót. Wydawało mi się, że jeszcze do wieży bym się jakoś dostał za pomocą tej teleportacji, ale nie da rady. Czyli tędy mamy główną historię. Mapa. Muszę się jakoś do góry dostać. Mogę się skupić? Na beczce nie ma opcji jeszcze. Ja się tylko beczek obawiam. To by zadało mocne obrażenia. Teraz chyba do save'a się udamy, proszę bardzo. Nareszcie odpoczynek, ale jeszcze mieliśmy kilka leczeń, jest 7. Jeszcze drugie życie. I gra z ogniem. Trzeba będzie go załatwić. Ten koleś potrafi jakoś eksplodować. Jego się obawiam akurat. Podpalił się, że jak? Potrafi jakąś eksplozję wykonać, jak kurde, nie wiem. Dobra, może nie będę w ogóle z nim wchodzić w interakcję. I know how much it hurts, Enki.
I know the pain you're going through, but you're doing the right thing. I know better than him. You want to make this right? Then kill that bastard. Stop the damage. Fix what you can. That's how you're better than him. Jakim sposobem ten koleś przetrwał? Come on. Ostatni. Pokonano śmiertelną hordę. To była najprostsza horda do tej pory. Nie wiem, czy taka śmiertelna. No, niech będzie odpoczynek. W sumie bardzo często występują. Feeling pretty good. No nie, jeszcze kolej z wyrzutni. On mi się mniej podoba. To powolnymi krokami będziemy zaraz na samym szczycie. Captive to your whims for as long as I could take it, Uru. Not a moment longer. Inskrypcja przy wrotach. Zbliżasz się do wrót do wielkich podziemi. Domeny bogów i umarłych. Zawróć zanim zostaniesz zauważony. Tysiąc razy ma zabić? No nie wiem, ja planuję za pierwszym razem wygrać. Zobaczymy, czy da radę. No i patrzcie, gdzie my jesteśmy. Chyba szykuje się ostateczne starcie, tak to wygląda. Lokacja dosyć epicka. Umiejętności? Jeszcze dałoby radę coś wyładować? Nie, w sumie. A niech będzie coś tam. Na razie chyba starczy. Dobra, w sumie w tym miejscu zakończę odcinek. Zrobię nie za postępy. W kolejnym materiale postaram się wygrać z ostatnim bossem. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Jutra.